Hej siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem i w tym odcinku kończymy sobie questa i wbijamy 215 poziom. Dostajemy tutaj taki ślad egoisty. Tutaj mamy walutę i list do ukochanej. No i dzisiaj ogólnie chciałem wam pokazać, jak wbijam ten 215 i ile expa dostałem na następny level. To jest naprawdę kozak. Dajemy sobie w siłę i zmieniamy zbrojkę. Mamy nową zbrojkę, więc tą mogę już odłożyć na mojego paladyna. I tutaj mamy kolejny ślad egoisty, już drugi taki, ponieważ te questy z tą walutą Garść Gawronich Piór Już miałem okazję robić i tutaj chciałem zrobić buty z prawym dolnym rogu. Chciałem zrobić drugiego tego questa, ale wiem, że to zbyt ciekawe nie będzie, więc teleportujmy się do Tchuzal, tak jak my mamy to zrobić. I ja sobie wrzucę do depozytu Albo wiecie co, teraz tego nie zrobię. Ja sobie tą zbrojkę po prostu tu odłożę. Tutaj mam itemy questowe, to jest już nagroda, więc sobie tu odłożymy. Taka torba specjalnie pod questy. No, wbiłem 215 poziom właśnie, także myślę, że jest całkiem okej. Ta moja postać nie jest też rozwijana jakoś strasznie, strasznie szybko. Ale no, wczoraj na przykład zdotaliśmy legendę na odcinku. I tak, nagrywam ten odcinek na, tak jakby to powiedzieć, zapas, bo odcinek z legendą, czyli z wczoraj nagrywany, wczoraj był 15, to ten właśnie odcinek wrzucę dzisiaj, czyli 16, ale to na wieczór albo jutro rano. Wydaje mi się, że jednak zrobię to jutro rano. Okej, tutaj są gęste krzaki, wychodzimy. Zrobię to jutro rano, żebyście od samego rana dostali piękny odcinek z legendą, z reakcją. Także jest naprawdę fajny, mi się podoba, jak sobie go oglądałem, jeszcze go nie obrobiłem, ale jestem, że tak powiem, w trakcie. Dokarczmy pod Chimerą, idziemy, także ja sobie może teraz zbiję dwójki z wami i zrobię już część tego questa, no żeby was po prostu nie zanudzać, bo no, to nie jest nic ciekawego, tym bardziej ja się jakoś tutaj nie wczytuję w te dialogi, po prostu lecę jak najszybciej, żeby tylko zrobić tego questa, dostać walutę, bo na niej mi zależy, na tej postaci. Czemu? A to zobaczycie jeszcze w tym odcinku. Pokażę wam to, jak już będę miał tą walutę. Pójdziemy sobie do sklepu z tą walutą właśnie w Gawronich Piórach, tutaj na tej mapie. Tutaj jest NPC-cik i tam będziemy robili małe zakupy. A jakie? No to zobaczycie już, myślę, wkrótce. Ja wam, tak mi się wydaje, tak jak jestem tutaj dopiero w questie, tu. No i tutaj troszkę trzeba będzie polatać. Tutaj jest czekanie jakieś 5 minut. To myślę, że tak mniej więcej stąd już, stąd znowu nagrywanie, żebyście mogli ze mną... już na bieżąco być i patrzeć, jak się właśnie cała ta sytuacja toczy, rozwija. Także, no, ja robię to krótkie cięcie i widzimy się za momencik. I cyk, bijemy wywianę tak na szybko. Weźmy sobie tak, ok. Dziękuję. Damy uśmieszek. Ta broń, swoją drogą, to jest chyba broń na wojownika na 108.4, także fajnie. I kapturek, jak i taki, również spadł.
dość szybka cała walka. Zapytałem, czy ktoś jeszcze idzie, i od razu zaatakował ona. Tak, i właśnie takie krótkie cięcie, bo akurat Klanowicz zawołał. No to mówię, okej, okay, super. Jeszcze napisał ten gracz, że na magiczne łapie, czyli fair play, bo zobaczył, że przyszedł wojek, czyli łapałbym ja na fizyczne, więc on po prostu klepał na siebie na magiczne. Okej, okay, dobra, to ja dalej robię cięcie i bawię się z questem. Dobra, okej. Okay. Postanowiłem już w tym momencie sobie wznowić nagrywanie. Ja się troszkę wycwaniłem, bo sobie wcześniej, jeśli ktoś zna solucję questa, to sobie wcześniej już kupiłem worek pusty, o który będzie mnie prosił ten NPC-cik. Coś nie tak, okej. I teraz mamy... A następnie uda się do grani. Właśnie, no i musieliśmy... On nam zabrał wszystkie tutaj rzeczy i musimy teraz iść do kobity. Ale najpierw zbijemy sobie dwójki, bo poczekałem, aż się ładnie wyrespią wszystkie, żeby zbić je oczywiście razem z wami. W oczekiwaniu na legendę, oczywiście bez legendy. I jeszcze na Ekus. Jeszcze na Ekus i sobie tutaj wejdziemy. Cyk, cyk, cyk. Powinna dwójka już stać, moi drodzy. Powinna już stać dwójka, ale nie stoi. Także wrócimy tutaj za chwilkę. To ja już zdążę pójść do tej kobitki. Tak myślę. Dobra, idziemy przez bucik, znaczy tym bucikiem. Okej. Okay. I pakujemy ją do wora, to jest trochę bekowe. Mamy truchło w worku. Dobra, i zobaczmy teraz tutaj. A następnie wkładamy i wracamy do tego faceta. Okej, czyli do krypty bezsennych. W ogóle powiem wam, że nie robiłem tego questa na kryptę, tylko sobie przyniosłem klucz między postaciami, bo jakoś tak nie chciało mi się, naprawdę. Tak mi się bardzo nie chciało tego questa robić. Dobra, wracamy do niego z kobietą w worku. Jest tutaj, rozumiem. Cyk, i jest jej duch. Okej, rozmawiamy z nią i dostajemy już całą walutę, czyli pełne 18 już mamy. I teraz co tutaj? I musimy, tyk, musimy, tą znajdujemy na kordach 5-4, ale to najpierw musimy z nim, okej, okay. Bierzemy butelki z wodą, bierzemy szklankę wody i rozmawiamy z nim, okej, okay. Dostaliśmy jego słowo, coś tam bla bla bla, w ogóle mamy takie gówno, chorobę, i co teraz? Umiera, biegiem wracamy do karczmy, do korczyna, okej. Okay. No to już jest, jak sami widzicie, końcóweczka questa, także postanowiłem już zrobić razem z wami. Myślę, że to nie będzie nic strasznego, a przy okazji pozbijamy sobie dwójki, które jako tako się powinny respić normalnie, a się nie respią. Ale już mamy łowcę czaszek, zbijamy sobie icyk i wracamy na wojka. W ogóle będę musiał z tymi postaciami tu zrobić porządek. Ogólnie porządek będę musiał na swoim koncie zrobić, bo to jest naprawdę jakaś tragedia, co ja tutaj mam. Mamy te trzy opcje, mówimy o ptasich damach. Okej. Okay. Czyli mamy mówić o ptasich damach. Muszę to zapamiętać. Trochę słabo, bo to minus 3k życia mi zabiera jakby. Korczysyn jest tutaj. Rozmawiałem, tak, tak, tak. Ptasich damach. Okej, dobra. I mamy podejść tu do kogoś. A, do tego pana. Tak, udało mi się go odnaleźć. Udało mi się go odnaleźć. Postawił mi warunek. I czekajcie. Ptasich damach. Okej, dobra. I dalej teraz... Udaj się do domu Żaka i zapytaj tak. Czyli dobrze zrobiliśmy, dobrze poprowadziliśmy solucję, bo właśnie tam chyba nie powinniśmy wyjawić, gdzie mieszka ten cały facet. Ten Veronidas. Teraz do domu Żaka idziemy. Chciałem przenocować jedną noc. 500 płacimy, idziemy na P1. Okej. Okay. Łóżko 313. Czyli to jest to łóżeczko tutaj. Także cześć. Idziemy tutaj, tup, 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 lecimy, tup, 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 szybciutko, hyc. I zapadamy w głęboki sen. I jesteśmy z Jana, z Januarą, możliwe. Masz na myśli pióra.
I czekajcie, i tutaj rozmawiamy. Teleportuje nas na mapkę. Będziemy mieli bardzo zaciekłą walkę z pierwszym zero levelem. Dlaczego ci tak na nich zależy? Nie, dobra. Tak, tak, tak. Pióra. Nie zamierzam. Okej, dobra. No i no, tak jak napisali w solucji, bardzo zaciekła walka. I tutaj gdzieś musi być wyjście. Jawa. Okej. Czyli wracamy, jesteśmy na łóżku. A tutaj teleportuje nas. To było okej. I wracamy sobie. To już jest koniec questa. To już jest koniec questa. Na szczęście. Bo naprawdę nie chciałem... Oj, sorki wielkie. Nie chciałem was zanudzać tym. Bo mi to tam, wiecie, ja to i tak tego questa zrobię, bo to dla mnie przyjemność dostać tyle expa za parę minut w rzeczywistości biegania. Plus jeszcze dostajemy tą walutę, za którą zaraz wam coś pokażę. Czarnie możliwy do zdjęcia. Właśnie, to jest ten minus. Słabe, to słabe, bo tak to ja już bym sobie kupił wyczerpanie, którego aktualnie nie posiadam. I zaraz wam pokażę, do czego bym wykorzystał tą walutę. Tutaj będzie ta pani gdzieś, albo tutaj. Nie, chyba niżej. A co, sprawdźmy sobie Muller przy okazji. Nie ma. No i tutaj oczywiście również jej nie ma. Jest tutaj ta pani. Rozmawiamy sobie. Cyk. Chętnie zobaczę, co posiadasz. I 217, moi drodzy, naprawdę sporo, sporo expa. I 500 tysięcy złota. Jakieś punkty honoru chyba? Nie, nie wpadły. No i mamy tą walutę. 18 dokładnie. I tutaj mamy takie rzeczy fajne. Błogosławieństwo, o które mi chodzi. Czyli zwiększa ilość zdobytych punktów doświadczenia z walki o 80%. 2 na 60 minut za 12 waluty. No i co tu dużo mówić? Można przetrzymywać to w depozycie, dlatego cyk. I mamy takie piękne błogosławieństwo. I jeszcze 6 waluty mi zostało. I tutaj są błogosławieństwa, też inne. Tu są wywołania różne, a one są po 9. Tu jest błogosławieństwo za 9, ono jest dobre. Daje 1600 życia, SA, unik, cechy i przywraca HP. Naprawdę fajne. No i tu po 12, także tą walutę ja sobie na razie zostawię tutaj u siebie w ekwipunku. Przesuniemy to tutaj, a to w sumie tak mogę to zrobić. Przesuńmy sobie to tak, hyc, chociaż kolorki sobie zmieniły. O, teraz ładniej to wygląda. Mamy tą walutę, bo wydaje mi się, że jeszcze jakieś questy mogą być wprowadzone. I w ogóle tutaj sobie oczyściłem tą broń i okazało się, że to jest szpada na paladyna, więc smutno mi troszkę. Ale to, co chciałem zrobić, czyli poekspiliśmy i to całkiem sporo tym wojkiem wbiliśmy dzisiaj, bo 3 levele. Dajmy sobie oczywiście wszystko w siłę. Niestety hełmu jeszcze założyć nie mogę, ale naprawdę bardzo, bardzo wam tutaj polecam zrobienie tego questa, no bo jeszcze mamy takie cudowne błogosławieństwo i mamy 12 minut odcinka, dlatego to, co ja mogę sobie zrobić, to pójście na elitę drugą, ale najpierw oczywiście przelećmy sobie po E2-kach, na których już stoimy. Tutaj sporo złota mi dał, ale na razie dała ta E2-ka goplanka, ale na razie go nie będziemy sobie szamać, później sobie to zrobię. Bo nie ma co tracić czasu. Kurde. Laru. Serio? Kurde, ziomek, no. Dobra, przeprosił. Nieważne. Czyli tutaj sobie nie zbijemy, czyli wracamy na Wojka i lecimy na dwójkę. Przy okazji sobie zarobimy troszkę groszy. A czemu lecimy na tamtą właśnie dwójkę? Bo mam tutaj jeszcze 24 draków do ubicia. No i tak, przy okazji sobie sprawdźmy respy Muller. Bo czemu by nie? Czemu by nie? Mamy 14 mniej więcej minutę odcinka, także... Soreczka. Sprawdźmy sobie tutaj respy. Viviane nie będzie, no bo Viviane biliśmy. Ale Muller sobie sprawdzić respy można. Oczywiście tu jest jeszcze jeden. Tutaj Viviane już. W ogóle śmieszny lemming. Pozdrawiam. Jest i Muller ma. Zawołajmy klanowiczy oczywiście. Zawołajmy klanowiczy i zbijmy sobie tego draka przy okazji. No i poczekamy dosłownie chwilę. Ja zrobię króciutkie cięcie. Myślę, że jak nikt mi się zaraz nie zgłosi, to ją po prostu sami zbijemy. I cyk, dobra. Napisałem, że biję, bo nikt mi się nie zgłosił. Także lejemy.
Najpierw rozpraszającym, błyskawicznym, teraz w ogóle mam beznadziejną broń, potrzebuję broni i z Marlot, ale i tak ładnie, ładnie tutaj siekamy tą Marlot, Muller. I co? I pomocnicze Herko, naprawdę ładny locik, jak na solo bicie. No, także myślę, że odcinek jak najbardziej fajny, fajny, bo tak, znaleźliśmy Heroska. A tutaj jest, zapomnijmy, tak? Znaleźliśmy Herosa, biliśmy jeszcze Vivianę, wbiliśmy 3 levele, kupiliśmy sobie w sklepie, że tak powiem, premium coś. No i wbijemy sobie dwójki. Jakoś zaraz będę musiał przypilnować tej czachy. Bo tam Klanowicz właśnie powiedział, że puste było, no to zbił. No, no niby było puste, ale mógł zobaczyć w klanie, czy ktoś jest tutaj loga. No bo ja na przykład loga mi to regularnie, regularnie. No i dobra, zróbmy sobie tą drogę tam na dwójkę. Może przy okazji coś ze dwójki lotnie. Powiem wam, że to jest taka żenada, to błogosławieństwo. Znaczy to jest kara, tak? Choroba, a nie błogosławieństwo. To jest takie chamstwo, naprawdę. Chamstwo w chamstwie, bo ja nie mogłem nic zrobić tak, żeby tego nie dostać, bo ja zabić musiałem, znaczy odciąć rękę jednemu NPC-towi, tak, trochę beka, żeby właśnie kontynuować questa i no i w ogóle robić, tak, no to już było niezależne ode mnie. Okej, okay, dobra, jestem. Jestem teraz po tym krótkim cięciu, lekamy się. I lecimy na Goplana. Lecimy na Goplana. Przed chwilą tam logłem, bo czekałem aż się zrespi Breheret, bo no niestety musiałem zrobić krótkie cięcie. Ale już jesteśmy z powrotem. Bijemy sobie i cyk. I nic nam nie dał ciekawego. Ale oczywiście, znaczy ciekawego. Nic kolorowego nam nie dał niestety. A tak to ciekawe rzeczy to on daje, bo tutaj jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, które sobie bardzo chętnie wszystkie pozgarniam. Choćby dla zarobku. Małego, bo małego, ale zawsze zarobku. No i tak, to sobie tutaj jeszcze zrobimy, że tak powiem, małe przejście. Tutaj po tych mobkach, ile tak zostało? 10. 10 mi takich draków do zabicia zostało, jak wchodziłem miałem 24, więc zaraz tutaj myślę wyjaśnimy to wszystko, co trzeba wyjaśnić. Tutaj już mamy 2 z głowy. Hyc, lecimy niżej, zaraz zobaczymy. Wiem, że tutaj jeszcze jeden stoi na pewno, także jakby nam jednego brakowało. Tu jest kolejny. Oczywiście ja sobie pozbijam to praktycznie wszystko, bo to zawsze jest locik jakiś. Czyli pieniążki. Pieniążki się bardzo przydadzą, jak sami widzicie i sami wiecie. Po moich ostatnich zakupach, no to niewiele mi tych pieniążków zostało. Dlatego teraz trzeba troszkę się odkuć, troszeczkę zarobić. Żeby mieć na jakieś małe wydatki, tutaj 6 jeszcze tych zwykłych przeciwników, 6 zostało już 4 tylko, tutaj zaraz będzie 3, 2, tam 1 i zaraz wrócimy sobie i będę, że tak powiem, kontynuował już sam tego questa u Mendre, no bo też jest nagroda, spora ilość doświadczenia, a warto to odebrać już myślę teraz, żeby sobie ułatwić wszystko, chyba że tu już na tym skończę. Tak, ostatni drak jest tutaj. Bijemy go, hyc. I co da? No i dał nam nawet jeszcze broń jednoręczną. Dobra, teleportujmy się teraz do Tuni. Ile mamy? 18 minut odcinka, także jest to całkiem niezły wynik. Cyk, cyk. No, troszkę zarobiliśmy, tego mogę się pozbyć. Te dwa itemki na razie sobie zostawię. I wróć do Mendre. Mamy kamyk dostępny? Mamy kamyczek dostępny, także super. Jest super. Kto to był? A, ten pan. Co? No nieważne. Lecimy do Thuzal. Lecimy do Thuzal. Właśnie tutaj. A tu mam przypadkiem questa na 215. Proszę bardzo. Co to jest? Odnajdź partnerza i wysłuchaj jego prośby, czy tam coś takiego. Tak, dobrze przeczytałem, znaczy przeczytałem prośbę, tak. Nie przeczytałem do końca, tylko zgadywałem, co tam jest napisane. Ale jednak nie myliłem się. Dobra, jednak się nie myliłem. Lecimy więc do Mendre. Tutaj szybko do gabinetu. Lecimy do gabinetu i teraz będę musiał sobie po prostu latać między Thuzaleder, żeby uzgodnić jakieś warunki wykonania broni. Właśnie trzeba będzie jeszcze z depozytu wyjąć broń całą. Zgłaszam się po instrukcję. Dobra, okej. Okay. I on teraz prosi mnie, żebym przyniósł mu wszystkie te rzeczy. Także
No, ja to zrobię, zaraz się tutaj widzimy. No i dobra, jestem po tym krótkim cięciu i właśnie zobaczyłem bardzo niepokojącą rzecz, a mianowicie to, że brakuje mi jednej broni. Brakuje mi jednej broni, nawet dwóch bym powiedział, bo ta jest w ogóle nie z tego zestawu. O kurde, ale żenada, trochę nawet bardzo. Tutaj jest tak to, no niezły syf jest w tym depozycie, a tutaj też. Tutaj mam akurat itemki do tworzenia, to wiecie co, nawet może sobie dzisiaj stworzymy parę takich itemów. Zobaczymy jak to wygląda statystykami i może sobie potworzymy, bo mogę dwa itemki stworzyć. Tutaj dostałem, znaczy tak jakby, no wziąłem sobie po prostu z klanu te itemki. O, tutaj mamy kulkę jedną, to sobie to wiecie co, tak przełożymy, tak, i sobie wrzucimy to tutaj. To błogosławieństwo sobie zostawię, bo będę na tej postaci to wykorzystywał. No i trochę słabo, bo mamy, no tutaj właśnie brakuje mi dwóch toporków. Dobra, no to ja już sobie je ogarnę jakoś, pewnie ogarnę to sobie jakoś poza odcinkiem. Poza tym tego questa i tak byśmy teraz nie skończyli, bo tam jest taka sprawa, że muszę 12 godzin czekać między przesyłką jakby, wykonaniem całego towaru, także no. Teraz logniemy sobie po E2-kach. Tak, dobra, mamy E2-kę. Najpierw zbijamy sobie czachę. Czyli jak zwykle nic. A teraz zbijemy sobie go planę. I później, wiecie co, zaraz poszukam. Gdzie jest go plana, ja się pytam. Kto mi zbił go planę? Nie wiem, kto stąd zbił mi go planę, ale zaraz się dowiem, bo zrobię krótkie cięcie. Znajdę itemki, które chyba będę tworzył i zaraz się zobaczymy. Dobra, okej, już wiem co nieco, co chcę ogólnie zrobić, się skraftować, tylko jest teraz jeszcze pytanie. Jest pytanie mianowicie takie... Dobra, lognijmy na chwilę tutaj na mojego paladyna. Tutaj na chwilę wejdę, zobaczę. A, okej, mniejsza. Muszę iść na chwilę do depozytu klanowego. Muszę sprawdzić, czy są tam jeszcze takie pewne przedmioty, na których by mi teraz zależało. Także ja robię dosłownie sekundowe cięcie, no bo nie będę jednak pokazywał depo klanowego i zaraz się widzimy. Dobra, także przejdźmy się teraz jeszcze po E2-kach na szybko i już wtedy i po tym wszystkim logamy na mojego wojownika i wytworzymy sobie dwa itemki. Wytworzymy dwa itemki, niestety... Myślałem, że wytworzymy troszkę inne niż te... Czekajcie, bo tutaj jest info. A to nie, dobra, nieważne. Wytworzymy troszkę inne niż te, które zrobię teraz. Anuraka. Anuraka, okej. I my mamy kolczaste. Kolczaste. To jest to? Płazopal, tak. Co? Język mi zarąbało. Ej. Dobra. Ej, czyli zrobiłem tylko ja cię kręcę. Język mi zarąbało. Dobra, musi wyjść teraz. Dobra, okej. Mamy łapki jedne, ale kurde, mamy... Dwa kolce Anuraka, czyli będziemy teraz potrzebowali... zaraz wam powiem czego. Tutaj... Aha, dobra. To jeszcze muszę szybko... przedmioty tworzone, okej, to... I teraz Anuraka, okej, to tu jedziemy w dół. I potrzebujemy pazury panteryni rzecznej 4 i 2 unikatowe i stworzymy sobie półtorańkę. No ale dobra, to już myślę w kolejnym odcinku. Ja wam teraz dziękuję za obejrzenie. Niestety mały fail, a chciałem stworzyć naszyjnik i rękawice, ale stworzyliśmy tylko rękawice, które mi się bardziej przydadzą niż naszyjnik. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!